Witam graczy bardzo serdecznie. Kolejna wojna przed nami. Druga już odsłona tutaj strzałek, więc tego szóstego zawodnika w drużynie obronnej. Bijemy się z sojuszem Dong Mao Wietnam. Oczywiście mamy tutaj różnego rodzaju rotacje, ponieważ jak dobrze wiecie, część osób poszła na Alliance Quest grać do innego sojuszu. Tak więc tu mamy, witam nowe twarze wszystkie, nie będę tu wymieniał ników, bo tak naprawdę nie orientuję się już, kto tu przyszedł na event, tylko kto zostaje na dłużej. Jak to jest, to wszystko po evencie dopiero wróci na właściwe tory. Przeciwnik bardzo wymagający, no takie typowe tanki, jakie ostatnio spotykamy, czyli Hator dużo, jakieś ciemnopierze, trochę szali, kreskówki w defach. No co prawda to są mają dwóch arko na tankach. Mają tutaj panią Mioin, jakaś Diohan, no i tak to wygląda. Myślę, że sobie pierwszy atak musimy zrobić szybko na kogoś. Nie wiem, czy to będą celi dużo do bicia dla siebie, bo to są jakieś koksy same. Ale coś tu poszukamy. Coś poszukamy i może się uda ugrać jakiś chociaż z jeden atak. Dajcie sekundkę i zaraz sobie wybierzemy cel. Pierwszy atak idę czerwonym składem. Mam nadzieję, że będzie klot czerwony. Tu oczywiście Hafton może nie być najlepszym pomysłem ze względu na to, że tu on mi blokuje buffy, a ten mi kradnie buffy, kopiuje w sumie. Natomiast znowu z drugiej strony Hafton będzie dobry na tego, więc na tego również, jeśli odparę oczywiście przedni. Mam tu Milena do czyszczenia z oddziałem legendarnym, więc coś tam się powinno utrzymać tu. No i zobaczymy. Nie pokazałem wam w sumie, ile flag mamy, ale to pokażę po atakach. No i tu mnie ratuje tylko to, że on nie ma oddziału pod swoją klasę. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Ten też nie ma pod swoją klasę i ten ma niestety pod swoją klasę. Więc tutaj będzie ciężko, ale spróbujemy, no, mam nadzieję, na 7 klocków. Będę chciał bić tę stronę mimo wszystko, bo on może zrobić opory i na pewno zrobi opory. No i zobaczymy. Skład jest dobry, oddziały są dobre. Więc pozostaje tylko czekać na planszę, czy plansza też będzie dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, no i coś tu mamy. Z tym, że ja bym bardzo mocno chciał tu jakoś ten diament, może iść po ten diament, coś tu zrobić. To najpierw tak zrobić, może tu przyjdzie żółty. Okej, okay, przyszedł żółty. No i robimy od razu tę czwórkę. Ach, Vacid Fire mam, ale to nic. Idziemy tak. No i teraz, żeby to jeszcze nie odpaliło tej babci. Please. A, oczywiście przyjdzie. Zawsze combo, zawsze coś tam. No ale dobra. Może będziemy w stanie go zabić. Powinniśmy. Dobra, no robię najpierw tak. Okej, okay, teraz go zaatakujemy Torbenem. Dobra, no i te tysiąc muszę chyba uderzyć w środek. 633 życia, muszę w nią uderzyć, tak? No bo może mi jeszcze ona nie zginąć. Okej, okay, no i co dalej? Dalej będzie Milena na drugim ładunku. Okej, okay, no to nada mi manę i to mi powinno załadować już Haftorna. Dobra, więc pop hit sobie może bić. Aj, odpalimy też tego, kurczę. Kajdana mi zabierze te buffy. Dobra, ale tu też będę miał, jeśli przeżyje ona. To miałbym na drugim ładunku i... Ojejku, jeszcze manę ile zabrał. O Boziu, Boziu, Boziu. Jak te karty biją na jedno odpalenie i zabijają pół składu. Ile tego masz jeszcze w tur? No, odbija. Ja.
Nie wiem, czy jestem w stanie go zabić, szczerze. Bo ja mu teraz nic nie zrobię. A on zaraz tak dostanie manę. Może tego powinienem spróbować zabić? Aj. No i tu będzie przegrana przez nie wiadomo jakie combo i zabicie Mileny. Oczywiście inaczej, jakbym miał tutaj kostium pod Milenę, znaczy oddział pod Milenę i pod jej klasę, to byłoby zupełnie inaczej. A tak. No 1000 nie ma szans, że go zabije. Szansa jest, że tego zabije, więc go będę próbował zabić. Okej. Okay. Nie wiem, czy tego Torbena odpalać. No sobie odpalę. Bo why not? Dobra, teraz tu musi przyjść czerwony. Okej, okay, przyszedł czerwony. No tylko, że odpala się już ten śmietnik niestety. No muszę go bić. Okej, okay, udało się go zabić. Dzięki temu, że Pepper Flame sobie daje tyle do ataku boosta. Więc tu jednak może ugramy to. Zrobimy teraz taki ruch, no i teraz tu duże combo. Ale tak naprawdę no Hibek sam nie powinien wygrać. Ale oczywiście to wszystko się może zdarzyć. Wiecie jak jest, historia pełna marzeń. No i szukamy tutaj tego czerwonego, ostatniego, kończącego. Dobra, tutaj jest czerwone sam. Nawet możemy klockiem jednym zahaczyć tego hipka, zobaczymy ile bije klocek. 180, już taki napakowany klocek, no bo tego ataku tu mam bardzo dużo. 2855 ataku. On też 2500. Zobaczmy ile uderzy Pepper Flame. 2000 bije w typa, bez żadnych debuffów oczywiście. Ale wiadomo, na tym wzroście. Okej, okay, udało się. Pierwszy atak się udał, więc coś dziwnego. No to będziemy szli z atakiem chyba numer 2. Tylko sobie coś tu wybierzemy, dajcie sekundkę. Okej, okay, tu możemy w taki sposób. Tu mi się bardzo podoba Azlar i jego damage. Niestety nie mam go jeszcze przełamanego na drugie LB, nie mam kulek Alf. No ale idę w ten sposób. Troszkę skład tu zmieniłem. Może powinienem tu wziąć Lixiu, którą zawsze biorę. Ale sobie postanowiłem, że pójdę Alucardem, bo czemu nie? Może będą te czerwone, zobaczymy. No tu oczywiście Acid Fire będzie moim największym problemem. Natomiast no, wydaje mi się, że odpali przede mną, to nie powinno tak być. Postaram się go nie ładować, tym bardziej, że on tu powinien zginąć tak naprawdę na hita od Juna. Ale oczywiście to wszystko plansze dopiero zweryfikują. Więc lecimy. I zobaczymy jak to będzie. Oczywiście chciałbym Ludwika odpalić najpierw, potem sobie on może ginąć od tego Shavu Jinga. No i też zobaczymy jak to będzie z oślepieniami. Okej, okay, coś jest. Z tym, że... oczywiście te jedne... Mam tak naprawdę 6 żółtych, co mi nie daje nic jeszcze, nie załaduje mi moich kart. Oraz mam... Mam 9 czerwonych, chyba po nie pójdę najpierw. Czyli tak, to będzie ruch pierwszy. Ok, czyli iść po diament. No chyba muszę iść po diament, to wtedy załaduję też Azlara. Tylko, że pewnie będę był na oślepieniu. Dobra, nie będę był na oślepieniu. Z tym, że to już mi naładuje też Shavu Jinga. Bardzo źle, że tak się stanie. Bardzo źle, że tutaj przed ten żółty klocek. Mogę spróbować jeszcze poszukać gdzieś indziej. Bo jest szansa, że jeśli zrobię ten niebieski ten w prawą stronę, to mi podejdzie w tym miejscu, gdzie teraz jest fioletowy klocek obok niego, żółty. I wtedy ten żółty, jeśli się złoży oczywiście, to potem odpalenie diamentu czerwonego nie będzie tak ryzykowne, bo jeszcze nie odpalę Shavu Jinga, jeśli oczywiście żadne combo nie przyjdzie. Na fioletu tu nie mam co liczyć.
Mam dużo bardzo zielonych i niebieskich, których oczywiście nie mam kolorów. Więc albo teraz jest odpalenie diamentu, ale ja chyba zaryzykuję, że tu przyjdzie ten żółty na dole. No i zaryzykować można. No i tu już będzie przegrana niestety. Chyba, że uderzy w Snowfall. No, to Azlara sobie przetestowaliśmy. Oczywiście to, że on uderza w kartę naładowaną, to wiadomo, że to nie jest żadne zaskoczenie, bo tak zawsze robi. No i niestety, plan był dobry, ale chyba te podejście pod diament niepotrzebnie robiłem, mogłem iść po 9 po prostu klocków. Tu już on wyleczy te miniony. Teraz pewnie Acidfire mnie uderzy oczywiście w lewą stronę, tak żeby zabić mnie wszystkich. Bo tak ta gra robi, kochana. Okej, zaskoczyła. Dobra, wszystko żyje. Z tym, że bijemy teraz dwie karty. Fajnie, jeśli... No nawet nie mam co ich oślepiać chyba. Kurczę, bardzo fajnie, bo jeśli on by dostał trzy kostki, jeszcze by nie zginął tych trzech kostek. I jakby Fiskoil po prostu tego bije. I jakby Fiskoil. Jakby Fiskoil mi go po prostu dobił. To byłoby bardzo, bardzo fajnie, jeszcze coś tam do ugrania. Natomiast no plansza, zobaczcie, co tu się dzieje. No, mam niebieskich, zielonych. Miliardy, po prostu miliardy. No niestety. Tutaj Shabu Jing mi przegrał walkę, bo jeśli nie byłoby tych uników, jeśli on by nie odpalił, to byłaby zupełnie inna karta. Jeśli by się nie naładowała tak szybko jak karta bardzo szybka, to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast tutaj to wiadomo, że nic już się nie może stać dobrego. Aj, szkoda. Zawsze coś nie pójdzie nie tak. Było już dobrze, jakby sobie odpalił te karty czerwone, to byłoby fajnie, ale niestety nie było mi dane tego zrobić. Dobra, lecimy sobie w kolejny tutaj cel. Okej, tutaj idę dość niekonwencjonalnie. Idę w ten sposób, dobrze znać ten skład, natomiast tutaj ta lasa nie gra, ale tu ją potrzebuję na tą panią. Bardzo mocno. Queena potrzebuję na tego i na tego, więc tutaj tak naprawdę potrzebuję i blokady na nich, i blokady na siebie. Oczywiście wiem, że Aramis mi daje te blokady, natomiast Aramis jest po 9 klockach i pewnie nie złożę ich na czas. A szansa jest, że złożę jednak te lasy klocki. No zobaczymy. Idę tak. Fajnie byłoby wygrać w końcu tym składem. Ale wiadomo, że może być różnie i podłużnie. Dobra, niebieskie są. Fiolety też są. Najpierw sobie zrobimy fiolety. Tylko w kogo my zrobimy te fiolety? Tak zrobimy te fiolety w razie tutaj tego czerwonego. Okej. To teraz muszę zrobić w ten sposób. Zrobimy sobie tak. I teraz jak kombo nie przyjdzie, to będzie bardzo dobrze. Dobra, bijemy tak. I teraz, którą stronę my chcemy zabić najpierw? Dwa 700 życia on ma, pogięło go, że tak dużo? Aj, kurczę. Dobra, Fiskoil. Kurczę, no ten ma tutaj 3400 życia i do tego jeszcze 500 życia z miniona. No nie wiem, czy bić lewą stronę, czy prawą, bo szala zabije. Możliwe, że tych też tu zabije. Czy Aramis tyle uderzy, powinien tyle uderzyć, ale... Zobaczmy. Dobra, trochę zostało życia jej.
Dobra, co jakbym rozbił diament, to będzie dobre czy nie będzie dobre? Chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zrobię tak. Dobra. Teraz zrobimy tak. Umrzesz? Nie, jeszcze. Dobra, teraz umrzesz, tak? Okej. Wow. Tutaj teraz się stało cud, że nie wskrzesił nikogo. No serio. 208 życia on jeszcze ma tutaj? Okej, zginie, uff. No i ten skład w końcu wygrał, więc chyba trzeba grać w takim połączeniu. I buffy na siebie podwójne tak naprawdę, bo i Aramisa, i Talasy, i Queena na przeciwnika. Więc zaraz zostały trzy ataki i cele, jakieś kosmiczne cele. Więc zaraz sobie tutaj coś musimy wybrać, dajcie sekundkę. Okej, kolejne ataki sobie tak. Tu w ogóle miałem lekarzy nie zabierać, ale przypomniało mi się, że strzałki są, więc te strzałki mnie zabiły prędzej czy później, więc idę sobie w ten sposób. Tutaj mają bardzo dużo lekarzy, jak widzimy. Pasywny skład mega. Ja tu też może nie biorę, ale biorę dwóch snajperów, Deadboota i Shavujinga. Biorę leśnego rycerza, biorę też im obniżenie zdrowia, więc zobaczymy, może się uda coś tam. No to jeśli Hipek mnie odpali, to będę chciał go ukraść mimo wszystko tym Deadbootem. Więc on tu jest taki trochę na doczepkę, ale mi się wydaje, że powinien być dobry. Myślę tylko, czy ten zielony rycerz tutaj mi pasuje, bo tu mi i tak nie wiem, czy mnie zabiją. W sumie strzałki mogą mnie zabić. Na przykład Bublesa tu nie wziąć. No a nie, bo wyczyści Bard w razie czego. Okej, idę w ten sposób. Bez pardonu idziemy, zobaczymy, co będzie grane. Może giereczka tutaj odda. No, czerwony diamencik jest. Więc jest dobrze. Z tym, że ja chyba nawet pójdę w te zielone, czy iść w ten diament najpierw. Nie, bo diament mi zrobi żółte, a ja chcę żółte. Tak sobie w sumie mogę, chciałbym puścić. Okej. Są też żółte. Dobra, no i teraz tak, zielone mogę puścić w hipka. I tak chyba zrobię. Okej, i teraz tu niebieski i przyjdzie zielony, tak, gro? No prawie. Dobra, robimy sobie w ten sposób. I nie będziemy mieli nawet Deadboota, nie załadujemy w tej grze pewnie. Ten już na trzecim ładunku. I będzie zaraz mi paliło wszystko po hipku. Taka jest właśnie ta gra przewrotna. Może teraz diament powinienem odpalić. Dwie tury. Czyli Shavujing mi odpali. Ale ja wtedy wyleczę się. Ok, zrobię tak najpierw. No szkoda, że wszystko teraz będzie paliło jednak po strzałkach. Dostajesz manę czy nie? Znaczy, bo zapomniałem, że może manę dostać. Dobra, nie dostał na szczęście. Dobra, no to robię lecznicę sobie. No biją mnie strzałki, bije mnie Shavujing, natomiast wydaje mi się, że nie powinien mnie zabić. Czy powinien? No, mam nadzieję, że nie. Dlatego nie chcę na razie Shavujinga odpalać, bo nie wiem, w kogo tu będę bił. Chyba w hipka będę musiał bić, bo jest jedyna szansa, że go mogę zabić. Więc czekam. Czekam, zobaczymy, co się wydarzy. No, wydarzy się kombo niespodziewane. Dobra, w kogo uderzysz, koleżko?
O kurde, zapomniałem, że chipka jeszcze mają. O Boziu. No i teraz to już jest bez szans. Okej, szkoda, że ty dostałeś tego buffa. Aha, nacisnąłem go. Ale mocno uderzył, co? No i teraz tak. Ruchów prawie nie ma. I go wyleczy pancia. No ale trudno. Czy tak to się nic nie da wygrać w tej grze nic, więc. Aj, no i znowu ta prowokacja. Dobra, no idziemy tak, no idziemy szukać czegoś. Będą zielone, tylko że... Jak to zrobić, żeby było dobrze? Znowu ją na trzeci ładunek mam dać? Ostatnia tura. A, mam też diament zielony, tylko że ten diament zielony mi nie jest potrzebny w ogóle, bo jak zrobię diament żółty, to by się zrobił diament zielony, ale to kompletnie mi nie pasuje. Raz, dwa. On podejdzie o raz. Dobra, chyba tak mogę sobie pozwolić na to, żeby to złożyć. Może przyjdzie od razu. No nie przyjdzie od razu. Kto dostanie? Okej, okay, dodgę. Dodgę się udało zrobić. Dobra, robimy tak, żeby fiolety zaraz mieć. No i fiolety oczywiście składamy z dołu, żeby tam były kolejne. Ile to uników masz? Jeszcze 3 tury. No to pewnie mu nie ukradnę uników, znając moje szczęście w gierkach. Ale oczywiście zobaczymy, bo się nie ma co poddawać. Czemu mnie to nie zdziwiło? Czemu ta gra taka jest? Czemu ja to wszystko wiem, że tak będzie? Czy to jest jakiś żart, co się dzieje z tą grą? Od jakiegoś czasu, od miesiąca, półtorej, jest po prostu... Wszystko to, co ma nie pójść, to zawsze pójdzie. Tu unik, tu coś tam i na jakimś babasie, który ma samych lekarzy, się odbije. Dobrze, że już niedługo się kończy ten Alliance Quest. Czemu nie umiesz robić uników? Ani z klasy, ani z unika, że masz? Ma na sobie unik, to nie zrobi. Ma z klasy, to nie zrobi. Jej przeciwnika wszystko robi. Ale jestem teraz zły na tę grę. Ojej, nawet sobie nie wyobrażacie, jak mocno. To jest moja jedyna szansa na dispel jakiejkolwiek. No i co teraz, iść po lekarza? Biją mnie dwie karty i będzie dużo minionów. No idę po lekarza, może zielony przyjdzie od dołu i się od razu złożą. Wow, pierwszy raz coś gradała. Ale on tak nie żyje, no przecież, no bo jak to możliwe, że on przeżyje? Przecież tak robi, żeby tylko psuć wszystko. Nie wiem, jak inni mogą myśleć szczęścia. Co oglądam, to nagle wpadnie w tym miejscu, gdzie chce. Sobie zrobi ruch, cyk, tu wpadnie? Oczywiście, że tak. Giereczka da. Czemu mi miałaby dać? Bo teraz ucieczkę trzeba będzie zrobić, to tyle będzie najlepiej. Unik karta zrobiła. No szkoda, że teraz to już jest po grze. Trzy, sześć. No dobra, robimy 3-6 po prostu.
Mam prowokację, ale... A, ten już mnie oczywiście zabije, czy nie? No. Dobra, deb zrobiony. Ile ty jeszcze masz tur? Dwie tury prowokacji. No poczekam, przeczekam to. Zobaczymy. No świetnie. Tak jest. Ha, jeszcze raz naładował porcesa. Co z tego? Turniej się tak fajnie gra bez tych oddziałów legendarnych, a te oddziały legendarne tak mi psują mega, mega grę. Nie sądziłem, że to pójdzie w tym kierunku. Że aż tak będzie ta różnica widoczna. No nie wiem co wam mówić, dlatego nic nie mówię jak coś. Nie wiem, czy ja w ogóle tutaj nie robię bez sensu, że tu zostaje 5000 życia, tutaj 6000 życia, 6000 życia i 400 000 życia, to jest normalne w grze? Jak na moje to nie. Czekaj, czy teraz nie załaduje się ten szawodzink cały ich. Uff. 20 sekund. Aha, czemu? Czemu mnie to nie dziwi, że zginęła ona? Dobra, taka była walka. Więc bardzo, bardzo słodka. Dwa ataki jeszcze, więc szybko zrobimy i odbębniona wojna. Dobra, co byście powiedzieli na taki skład? Przewrotny. Może się uda oczywiście, jak będą niebieskie. Czerwone to są oczywiście dla Diohan. No, nawet tu mi się nie chce komentować tego za mocno. Po prostu idziemy. Zobaczymy, co będzie. Jak nam da giereczka, czy jak nie da. O, zielone są. Ciekawe dlaczego. Czy dlatego, że w poprzedniej grze miałem zielone? Całkiem, całkiem, całkiem możliwe. Całkiem możliwe to jest. Ale to już na pewno każdy z nas zna, co się dzieje. Dobra. Powinno się udać tu zabić hipka. Okej. Okay. Pytanie, czy te pancie też zabijemy? Nie. Najgorsze jest to, że tu mam jeszcze daleko do wygranej. Daleko. Trzy. Popróbuję. Dobra, umarł. Umarła wskrzeszenie. Więc jest dobrze. Jest dobrze, dopóki mi oczywiście nie odpali. No ta, jak ona ma. Christina Aguilera. Dobra, czy tu wejdzie diament niebieski? No. Close. Dobra, no teraz też się muszę wyleczyć. Oczywiście tam widzę, że mam ten jeden niebieski. Ale on mi kompletnie nie da nic. Dobra, lecimy tak, zobaczymy kogo uderzy, uderzy mnie tutaj Krystynka. Okej, okay, w kartę ładowaną bijesz? Czemu to jest dziwne? Dobra, dobrze w sumie, że tak się stało. Bo wiecie dlaczego?
Ja mogę powiedzieć dlaczego. Bo jak Krystyna teraz będzie biła, to będzie biła albo w te, albo w te. W sensie albo w prawą stronę, albo w lewo. Nie będzie miała trzech kart, tylko dwie karty. Dobra, skończyło się to. Ok, raz. Dwa. Umrzesz. Umarła. Po kolei wykończam jak taki rasowy snajper. No nie mogę teraz go odpalić, tu szkoda. Zrobimy tak. Najpierw se usz. Mocno uderz. Dobra, no i co? Ją odbiją klocki, a ją spróbujemy uderzyć prosto. Może się uda zablokować. Oczywiście taki żarcik, bo wiadomo, że tych kreskówek nie da się blokować. W sensie da się, no bo to jest tylko 75%. Natomiast co walczę, to wydaje mi się, że to jest 100%. Ale tego to już chyba wiecie, że to tak działa w tej grze. Jak karta nowa wyjdzie, na przykład ta wyszła, jak ona ma. No ta. Kurde, zapomniałem. Ta skorpionica cała. Jak ona wyszła, to co z nią walczyłem, to zawsze się odradzała. 100% odrodzenia. To samo robi Timius. Timius się nie odradza tylko na tych turniejach, aczkolwiek dziwne, bo mimo tego, że turniej jest bez wskrzeszenia i leczenia, to i tak uważam, że Timius powinien się wskrzeszać, ten w przeciwnej drużynie oczywiście, zwłaszcza. Bo to aż dziwne, że się nie wskrzesza. Dobra, lecimy dalej z atakiem numer ostatnim. Ostatni skład, który tak naprawdę powinien być pierwszy. Jeden takiego obofrutka. No mam nadzieję, że tu się udało grać. Może mi się uda pokazać wam fajne łombo combo, tak zwane. No to zobaczymy. Nie mają barda, nie mają barda. No lecimy. Zobaczymy tylko, czy się uda odpalić przed Aradią, jeśli chodzi o Hathor. To jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest również odpalenie niebieskich dość szybko. O kurcze. No niebieskie tu mamy bardzo mocno. Od razu idziemy w Diaksa, bo nie mamy jak złożyć trójki. Tylko żeby się uniki nie odpaliły. O panie. Robimy unos. Dos. Jak to teraz sytuacja wygląda? Tu jest cyk. No i tak się właśnie gra takimi składami. Jak się nie bije legendarnych oddziałów, to się robi trik. I się oczywiście wygrywa giereczkę. Ale to trzeba iść na nie oddziały. Więc ja niedługo postaram się iść do jakiegoś sojuszu, gdzie nie będę bił tych oddziałów. Takich legendarnych, kosmicznych, autonomicznych. Dużo. Jeden taki oddział mogę zbić. Jeden, tak jak teraz tutaj. To była bardzo fajna obrona, która to była. Ta. Jeden oddział na tanku. Może być. Ok. Sam mam trzy oddziały tylko. Więc no. Tak to wyglądały moje ataki. Zobaczmy sobie tutaj, ile ma Wietnam ataków. 140 prawie. My tych ataków mamy, uwaga, 63. O kurcze. To jest 86 ataków różnicy, tak? Nie 86, 76 mają, tak? 139 czy 149? 139, tak. Tak więc 76 ataków różnicy. 76 ataków różnicy, co oznacza, że oni zdobędą około 2500 na tych atakach. Więc będą mieli 3700. No to wygrywają. Ale to wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. Bo tu mają jakieś dobitki do zrobienia na techniku na przykład i tutaj na dropusiu, na maksimusie, na rezo, więc remisową minimalnie z przewagą przeciwnika, tak mi się wydaje. 10 godzin do końca wojny, więc widzimy się na podsumowaniu i zobaczymy zaraz, jak tu będzie wyglądała końcówka. Czy wygramy, czy przegramy, czy będzie remis.
Miałem chyba jeden raz w życiu remis, jak grałem w tę grę. Ale nie pamiętam kiedy to było i jak to było. W każdym razie było to bardzo dawno i raz w życiu tylko takie cuda się zdarzyły. Oczywiście mówię to tylko i wyłącznie, gdy grałem w sojuszu takim 10 osób plus, bo wiadomo, że jeśli gramy jeden na jeden, to o te remisy jest dużo łatwiej. No ale co? Tyle ode mnie na razie. No i widzimy się na podsumowanku za chwilę. No i witam graczy, jesteśmy już po wojnie, tak naprawdę prawie że po wojnie, bo mamy 13 minut. Natomiast u nas został tylko jeden atak u Kiksiora, którego nie ma w grze, nie wiem czy on go odda czy nie. Tutaj Kiksior jest. No i przegrywamy niestety tutaj z sojuszem Dong Mau Wietnam. Jedna flaga u nas, tak jak mówiłem, 0 u przeciwnika. Przegrywamy o 300 punktów, szkoda. No to jest kilka ataków, natomiast no defy mieli naprawdę Cosmic Energy Defenses. Tak to wygląda. No już tego końca, to jest tak naprawdę te podsumowanie, które nagram. Oczywiście z racji tego, że to jest przegrana, dobrze wiemy, jak będą wyglądały nagrody, czyli nic z nagród nie będzie, nawet ich nie będę pokazywał, bo po cóż zobaczyć jakieś tam liście czy cokolwiek innego. Z przegranej wojny raczej nigdy się nic nie dostaje. No i tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o planszę końcową przeciwnika. Trochę celków tu zostało. U nas również jakieś tam rogi przeważnie. Co tu wam mogę powiedzieć więcej? To jak wyglądała tabela Królów Strzelców. U nich typ aż 350 punktów jeden zdobył Bin. Bardzo fajny wynik. U nas kasjer. Tutaj takie śmieszka, taka buźka. To jest kasjer, który no, kiedyś miał nick kasjer, teraz ma taki ludek. 322 punkty, również świetny wynik. Kornik 312 to też jest piękny wynik. Wszystkie wyniki powyżej 300, powyżej 250 to już naprawdę są dla mnie, uważam, że świetne. Ja dopóki nie miałem tego 250, no to uważam, że słabo zagrałem. No i później Rezo, Patron i ja, więc tak naprawdę to top 10 to jest 5 do 5, ale wydaje mi się, że końcówka tutaj zaważyła na tym. Zobaczmy sobie, jak się prezentuje końcówka, ponieważ tu znowu my tutaj tak. Do tego 25 miejsca to tak najbardziej jest nasza przewaga. Tak wyglądają, wszyscy się prezentują. Natomiast no niestety znowu te dwucyfrowe wyniki, znowu u nas są to 4 osoby, u przeciwnika tylko jedna, no i chyba to zaważyło. To zaważyło o tym. Ale wiadomo, jak to jest. No te wojny są teraz tak turbo ciężkie, że nie ma co nawet tutaj patrzeć. Na cokolwiek, czy ktoś ma tutaj 10 punktów 80, czy 250, bo te wojny są ultra ciężkie, więc taki wynik zrobić, te 90 punktów to wcale nie jest wyczyn i wcale naprawdę tutaj trzeba się pocić mocno z tymi defami, jeszcze zwłaszcza jak giereczka nie daje, a wiecie jak ona daje, tylko wybranym. Więc tak to wygląda, porażka o 300 punktów, no i widzimy się na kolejnej wojnie, która będzie już w weekend, niedzielna wojna i oczywiście wspaniałym trybem ta wojna. Ten tryb to znamy wszystkim dobrze, wyrównanie wojenne. Wiecie, jak ja bardzo uwielbiam ten tryb. No i zobaczymy, jakie to będą wojenki w tym trybie. Póki co, ode mnie tyle, widzowie. Trzymajcie się, cześć.